Jeleniogórski dworzec PKP przestaje powoli przypominać skansen. Wyremontowano i przebudowano dwa perony. Pojawiła się winda dla niepełnosprawnych, a pasażerowie są wreszcie zadowoleni z poprawy warunków. To efekt inwestycji, jaką prowadzi PKP PLK. Zmienia się stacja Jelenia Góra. To jest kolejny element modernizacji połączenia Wrocławia przez Wałbrzych do Jeleniej Góry i dalej do Szklarskiej Poręby. Tym razem pracę za 24 miliony złotych. Perony Jeleniogórskiego dworca do stycznia wyglądały prawie identycznie jak w 1945 roku. Można więc powiedzieć, że zmiany, jakie się dokonują, są kolosalne. Cieszę się, że idą zmiany. Na pewno będzie to jeszcze atrakcyjnie wyglądało. Teraz polska kolej się rozwija. No mam nadzieję, że idzie to ku lepszemu. Myślę, że tak bardziej wygląda to tak europejsko. Nie tak powiedzmy jak na wsi. Będzie dobrze, będzie to ładnie wyglądało. Natomiast w chwili obecnej prace są w toku, i musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość. Ja się czuję jak w Warszawie był. A co teraz bardziej Ci się podoba? Że będzie ładniej. To jest bardzo ładnie teraz zrobione. Aż przyjemnie, jak to się mówi, przejść na ten poziom posiedzieć. Zakończenie prac przewidziane do końca listopada. Przed nami jeszcze drugi peron, a w najbliższym czasie udostępnienie windy, która ułatwi obsługę pasażerów. Na razie trwają prace związane z usuwaniem starego wyposażenia pozostałych dwóch peronów.